Dzień dobry, nazywam się Sebastian Końcowik, od 27 lat trenuję karate Shotokan, zajmuję się tym zawodowo, jestem założycielem, prezesem i głównym instruktorem klubu karate Contra. Ponadto prowadzę treningi funkcjonalne, ponieważ od 10 lat jestem również trenerem crossfitu, a to tylko dlatego, ponieważ szukam najlepszej metody treningu ogólnorozwojowego, aby stawać się jeszcze lepszym w karate. Mam 39 lat, ciągle jeszcze startuję w zawodach. Tak jak już powiedziałem, karate to moja pasja, moja praca. Właściwie zajmuję się tylko tym. Na moich wideoblogach chciałbym się z Wami dzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami na temat karate. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego trafiłem na JKA. Dlaczego należę do tej organizacji. Bo w moim przypadku nie było to takie oczywiste, ponieważ moją macierzystą organizacją był Polski Związek Karate Tradycyjnego w nurcie karate Sensei Nishiyamy, czyli ITKF-u. Witam Was w moim dojo i zapraszam. Dlaczego Karate JK? Dlatego, że jest to najlepsza organizacja karate Shotokan w świecie. Dla mnie ważne były trzy powody, dla których wstąpiłem do tej organizacji. Pierwszy to system i jakość szkolenia, drugi to tradycja, a trzeci to organizacja jako taka. Najważniejszą rzeczą dla mnie była właśnie ta jakość i system szkolenia. JK jest najstarszą organizacją karate w świecie. Powstała w 1948 roku, a od 1956 realizuje swój unikalny, najlepszy system szkolenia profesjonalnych instruktorów karate. I z tego systemu, z tej organizacji wywodzą się praktycznie wszyscy wiodący liderzy karate Shotokan na świecie, również liderzy innych organizacji karate Shotokan, bo jeżeli spojrzymy na jakąkolwiek inną organizację, to jej główni trenerzy, jej liderzy wywodzą się właśnie bezpośrednio z JK. Także jest to niezaprzeczalny fakt, więc jak gdyby naturalną kolejną rzeczą jest to, że nie szuka się czegoś mniej znaczącego, tylko szuka się u źródła. Wiem, że to, co mówię, może być dla niektórych niewygodne, no ale takie są fakty. Niestety przykrą konotacją tego jest to, iż inne organizacje karate Shotokan żyją, prosperują tak długo, jak żyje ich lider. Tak samo było z karate ITKF Sensei Nishiyamy, z wieloma innymi organizacjami, tak samo będzie z organizacją KWF Sensei Yahary. Daj mu Boże jak najdłuższe życie, ale niestety te organizacje żyły i te organizacje będą żyć tak długo, jak żyją ich liderzy. Z karate JK, z tą organizacją jest zupełnie inaczej. Tam lider wybierany jest w Shihankai, czyli w zgromadzeniu ogólnym najwyższej rangi instruktorów. A wy nawet w większości dziś nie wiecie, kto stoi na czele, kto jest najwyższym chief instruktorem JK Karate, bo to nie ma aż takiego dużego znaczenia, na pewno nie ma to takiego dużego znaczenia dla trwałości i stabilności JK, ponieważ JK ma bardzo długą ławkę wybitnych instruktorów, trenerów, którzy będą to kontynuować. Także te trzy powody, system szkolenia, tradycja i organizacja, no, łączą się niejako ze sobą, jedno wynika z drugiego i są to powody, dla których wybrałem właśnie tą organizację. Tradycja, no, tak jak mówię, jest to najstarsza organizacja karate. Ponadto ta organizacja została uznana przez rząd Japonii za dobro publiczne. I oni sami siebie określają jako takiego strażnika tej tradycji karate japońskiego budo. Trzeci powód to organizacja, również w znaczeniu takim, która może budować, która daje stabilne podstawy do budowy również mojego klubu. Dla mnie ważny był system szkolenia, system treningowy, tradycja, ale dla mojego klubu również ważna jest organizacja.
jest to organizacja stabilna, jest to organizacja, w której moi członkowie, moi studenci mogą swobodnie wzrastać, rozwijać się. Mamy dostęp do najlepszego systemu szkolenia, mamy dostęp do najlepszych instruktorów. Praktycznie nie ma miesiąca, żebym ja ze swoimi uczniami nie był gdzieś na jakimś szkoleniu. Również bierzemy udział w szkoleniach międzynarodowych i turniejach międzynarodowych. I to wszystko sprawia, że uważam, że ta decyzja, którą podjąłem przed 6 już bodajże lat o przystąpieniu do JK, była najlepszą decyzją dla mojego klubu. Zresztą widać to z perspektywy tych lat, jak świetnie się w tym wszystkim rozwijamy. O historii karate JK, o tym jak ta organizacja funkcjonuje również współcześnie, obiecuję stworzyć inny odcinek. Teraz chciałbym wrócić do tego, jak to się stało, jak nastąpił transfer mojego klubu do JK. Często jest tak i na pewno było tak w 1995 roku, że o wyborze klubu, organizacji decyduje oferta, jaka jest w najbliższej miejscowości, w miejscu zamieszkania. Moim pierwszym klubem był klub karate Nidan Zielona Góra z sensejem Mirosławem Kuciarskim na czele, którego serdecznie pozdrawiam. Nie twierdzę, że była to zła oferta, wręcz przeciwnie, była to bardzo dobra oferta. Dostałem w tym klubie bardzo solidne podstawy karate. Zresztą ten klub funkcjonuje do dziś i dzisiaj nawet przeżywa swój renesans, mają świetne osiągnięcia. I serdecznie jeszcze raz pozdrawiam mój klub macierzysty. Niemniej jednak ja założyłem później swój klub, który też przynależał do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Jednakże od roku 2008, po śmierci, po odejściu sensei Nishiyamy, było czuć, że ta organizacja maleje. Ja jeździłem, byłem członkiem kadry narodowej, przez jakiś czas jeździłem na Mistrzostwa Europy. Później miałem wybitną wychowankę Nicolette Dziubę, z którą jeździłem też na zawody i ona zdobyła nawet tytuł Mistrzyni Świata w karate tradycyjnym w Szwajcarii. Serdecznie Cię, Nicola, pozdrawiam, jeżeli to słuchasz. Niemniej jednak ilość państw, ilość uczestników w tych międzynarodowych imprezach malał. I z jednej strony bardzo się cieszyłem z sukcesu naszego Nicoli, że tutaj międzynarodowy sukces Mistrzyni Świata, a z drugiej strony dostrzegałem, że to ta organizacja staje się marginalna. W tych latach też można było zobaczyć w internecie, jak trenują Japończycy i nie do końca było to zbieżne z tym, co my robiliśmy w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, czy szerzej ITKF-u. Wiedziałem, czułem, że można lepiej, można inaczej. Tak? Ponadto samo funkcjonowanie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w tamtym czasie nie było dla mnie zadowalające. Ja musiałem jeździć na szkolenia, bo dostawałem za to punkty, dzięki którym przedłużano moją licencję, czy to trenerską, czy sędziowską, czy licencję klubową. W JK Karate, w JK Polska czegoś takiego nie ma. Jest większa swoboda. I ja jeżdżę na te wszystkie staże i jeżdżę na szkolenia nie dlatego, że ktoś mi każe albo da mi za to jakieś punkty, tylko że dlatego, że otrzymuję w zamian za to zadowolenie, otrzymuję za to jakość, otrzymuję za to solidny trening i po każdym takim szkoleniu przyjeżdżam zbudowany. Przyjeżdżam w poczuciu, że dokonałem progresu. A w karate tradycyjnym, w Polskim Związku Karate w owych czasach, w Polskim Związku Karate Tradycyjnego w owych czasach tego nie odczuwałem. Było tak, że przyjeżdżałem na szkolenie i tak naprawdę połowę tego czasu to była siedzenie i słuchanie, a nie trenowanie. I w owym czasie mój przyjaciel Janusz Pieczka i Grzegorz Mucha, moi przyjaciele, namówili mnie do tego, żebym przyjechał do Przezimierowa bodajże. Sensei Mariusz Jewdokimow, prezes JK Polska, organizował szkolenie z senseiem Otą, Japończykiem. Początkowo byłem do tego tak sceptycznie nastawiony, a karate, tutaj już mi się tak za bardzo chyba nie chce trenować, moja gdzieś tam ten żar tak troszeczkę przygasł, no przecież tutaj karate tradycyjne, tu wiadomo, to najlepsze karate na świecie, tak nam mówiono, tak, że my tu robimy najdoskonalszą rzecz i nic poza nami nie ma.
No ale to już była doba internetu, można było sobie wszystko sprawdzić, zobaczyć. Zaciekawiło mnie to, zaciekawiła mnie postać senseja Oty i pojechałem na to szkolenie. No i tak naprawdę od tego czasu wszystko się zaczęło. Tak? Zobaczyłem, że można zrobić seminarium, które poświęcone jest treningowi, na którym naprawdę się ćwiczy i człowiek wychodzi spocony, ale ogromnie zadowolony. Tak? Jakość tego szkolenia, profesjonalizm tego japońskiego instruktora wywarł na mnie ogromne wrażenie. I postanowiłem wtedy, że przejdę z Polskiego Związku Karate Tradycyjnego do JK Polska. To wywołało kontrowersje również w moim klubie. Przecież my mieliśmy osiągnięcia, jeździliśmy na Mistrzostwa Świata. Moi zawodnicy byli członkami kadry Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Rodzice byli temu niechętni, a na pewno mieli ku temu obawy. Zresztą ja też miałem obawy, tak? Bo co by nie było, Polski Związek Sportowy dawał pewne korzyści, tak? Takie organizacyjne, można było się pochwalić gdzieś tam w urzędzie, czy gdzieś, że się przynależy do Polskiego Związku Sportowego, a tutaj JK Polska było tylko czy aż federacją, więc troszeczkę inny statut. Teraz to w ogóle nie ma znaczenia. Z perspektywy lat widać, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Mój klub bardzo mocno wzrósł organizacyjnie, też finansowo. Realizujemy mnóstwo projektów, będąc właśnie w JK, w strukturach JK Polska, czyli Federacji Japońskiego Karate pod przewodnictwem senseja Mariusza Jewdokimowa, którego również serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Czyli wracając jeszcze raz. Koledzy namówili mi, żebym pojechał na staż JK do Przezimierowa z senseiem Otą. Tam poznałem metody treningowe senseja Oty. Bardzo mnie to zainspirowało. To jeszcze też nie było tak, że od razu na hura powiedziałem, dobra, wszystko rzucamy, wracamy, przechodzimy do JK Polska. Nie. To był też taki stopniowy proces. Następnie wybrałem się do Nagashoku do Czech. I tam to już naprawdę było wielkie wow, bo treningi prowadził legendarny już sensei Naka, sensei, którego praktycznie każdy ktoś, kto interesuje się chociaż trochę karate Shotokan, powinien znać. Sensei Okuma bodajże i sensei Ogane. I tam po prostu to już było na maksa. Zakochałem się w tym systemie treningowym, trenowałem tam 8 godzin dziennie, praktycznie można było od rana do wieczora trenować, ponieważ zmieniali się instruktorzy i nie mieliśmy na nic czasu, tylko troszeczkę jedzenia, dużo picia wody i po prostu trenowaliśmy cały dzień, bo fascynowało nas to. Ja po wstąpieniu do JK Karate poczułem, że też rozwijam się, że dostałem narzędzia, dzięki którym mogę budować siebie, dzięki którym mogę budować swoją technikę. Oczywiście to nie miejsce i czas, żeby mówił tutaj o niuansach technicznych, natomiast jest ich wiele, są one spójne i dają wyraźny progres. To tyle, co chciałbym Wam przekazać w moim pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że była to też odpowiedź dla Was, dlaczego wybrałem to karate, że to była spójna odpowiedź, bo też dostaję wiele telefonów, zapytań, przeprowadzam wiele rozmów z ludźmi z różnych środowisk karate, którzy pytają się mnie o JK, więc myślę, że tym filmikiem sporo, przynajmniej część Wam wyjaśniłem. Dziękuję, że zechcieliście to obejrzeć. Chyba teraz powinienem poprosić o lajki i subskrypcje, więc z tego miejsca serdecznie proszę. I zapraszam do kolejnych nagrań. A w kolejnym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o moich japońskich przygodach. O tym, co przeżyłem, co zobaczyłem i czego się dowiedziałem, jak na mnie wpłynęły dwie podróże do Japonii. Podróże, które były poświęcone oczywiście karate. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie. Os.